Nie wiem, czy wszyscy się spotkali z taką sytuacją. Ja na pewno wielokrotnie. Kiedy dołączacie do projektu i słyszycie, że tego się lokalnie nie da odpalić. Może nie całego projektu, może kawałek. I dzisiaj będzie o tym. Dzisiaj sobie opowiemy, przynajmniej ja wam opowiem, co można zrobić, jak słyszycie, że tego się nie da odpalić lokalnie. To nie będzie o testowaniu, takim jak Patek opowiadał, tylko o testowaniu w sensie używania czegoś lokalnie. Odpalania nie w trybie testowym, tylko w trybie deweloperskim. Możemy sobie zacząć od bardzo prostego zadania. Mamy jakieś aplikacje Ruby on Rails i dostajecie bardzo proste zadanie do rzucenia dwóch atrybutów do Elasticsearcha. Jest jakiś API, które wchodzi do waszej aplikacji, a gdzieś na wyjściu macie Elasticsearcha i macie dodać dwa atrybuty. Spoko, są nawet testy, wyjątkowo, więc możecie dodać tam jakieś dwa atrybuty i stwierdzić, dobra, działa, następne zadanie. Ale co bardziej dociekliwi, mogą sobie pomyśleć, dobra, ale skąd się wzięły te dwa atrybuty? Ja je dorzuciłem do tego Elasticsearcha i w teście zrobiłem obiekt, były w nim te dwa atrybuty, no to są w Elasticsearchu. Ale fajnie by było odpalić tę aplikację i zobaczyć, czy one przyszły z jakiegoś źródła danych i dotarły aż do samego końca, a nie tylko zostały podłożone w teście. No więc możemy zacząć dociekać, hej, pokażcie mi, jak ta aplikacja tak naprawdę działa. No i okazuje się, że spoko, to jest bardzo prosta aplikacja Ruby on Rails, tylko wszystko dookoła jest trochę skomplikowane. No i co my tu mamy? Mamy, idąc na przykład od lewej, wiemy, że na już w wersji produkcyjnej mamy jakiś dedykowany sprzęt i soft, które używają tam na jakimś magazynie, sklepie czy innym lotnisku i on wysyła jakąś formę API do naszej aplikacji. W międzyczasie robi jakieś może zdjęcia, może nagrywa filmy, cokolwiek i komunikuje się z jakąś usługą sieciową poza rejsami, ale rzeczywiście rejsy w czasie działania muszą odpytać tę zewnętrzną usługę. Co dalej? Mamy jakąś bramkę płatności. Bramka płatności, jak to bramka płatności, bardzo lubi webhooki. A jak pewnie wiecie, jak odpalacie coś lokalnie, to te webhooki nie bardzo chcą przechodzić na adres localhost 3000. Dalej mamy instancję produkcyjną, która robi jakąś magię. Idą do niej jakieś requesty, powiedzmy no, po kolejce Rabbita, żeby było trudniej. I ta instancja produkcyjna to jest nasze clue naszej całej aplikacji. Tutaj powstaje jakiś rzeczywiście nasz produkt, który robimy. No tylko niestety to działa tylko na produkcji. Na staging trochę działa. Mamy taką wersję, no ale lokalnie nie ma bata. A żeby się do niej dostać z localhosta i żeby jakieś dane wróciły, to już... No i mamy Elasticsearcha, on jest akurat tutaj najprostszym elementem, bo to rzeczywiście można odpalić i lokalnie, na staging i wszędzie. No, kolejny element naszej aplikacji. Żeby było może łatwiej, może trudniej, to nie jest tak, że mamy uderzenie jakieś w API i nagle się dzieje wszystko, co tu mamy. Nie, ponieważ w rejsach uwielbiamy sidekicka. Więc może i dobrze. Przechodzi coś przez API, kolejkujemy jakieś zadania, joba, nie workera, sidekick 7, pamiętajcie, nie worker. Więc zapisaliśmy sobie jakieś zadanie na później, potem je wykonujemy, sprawdzamy, oczywiście w czasie wykonywania tego zadania komunikujemy się z tym zewnętrznym serwerem. W międzyczasie mamy jakieś sprawdzenie płatności, wysyłamy coś na kolejkę Rabbita, dzieje się coś na produkcji, to wraca, znowu mamy tu jakieś zadanie, przetwarzamy, mamy jakiś postprocessing tego, co dostaliśmy i wysyłamy do Elasticsearcha. Proste, nie? No tylko ani trochę, ni grzyba, nie da się tego odpalić lokalnie. Więc mamy testy, spoko. No ale powiedzmy, dostaliśmy zadanie, to które opisywałem na początku, dodajcie dwa elementy do indeksu. Całą tę operację, całą tę aplikację możemy podzielić na kilka rozłącznych procesów. Kika po drodze, który jest takim elementem wprowadzającym asynchroniczność, czyli wykonuje się coś i kolejny krok wykonuje się asynchronicznie, tylko na podstawie parametrów, które zostały gdzieś tam przekazane do zadania. To jest nasze trochę zbawienie, tak naprawdę. Bo w tym momencie możemy naprawdę podzielić całą tę operację, wszystko, co robi ta aplikacja, na kilka
rozłącznych procesów. Chociażby tutaj. Przychodzi nam coś z kolejki Rabbita. Mieliście okazję używać Rabbita w ogóle? Albo jakiejś kawki, coś takiego? Przychodzi coś z kolejki. Dobra, tu mamy jakąś kolejkę. Czyli to nie jest uderzenie API, tylko ta aplikacja wrzuca coś do kolejki i nasze rejsy, używając gema typu Snickers na przykład, są w stanie wyciągnąć z tej kolejki i przetworzyć coś. Czyli to jest takie miejsce, tutaj ta cała strzałka, gdzie czekają dane, trzeba je tylko wyciągnąć. My te dane wyciągamy, przetwarzamy i wrzucamy do Elasticsearcha. Zobaczmy, co trzeba zrobić wtedy. Czyli musimy wyciągnąć dane z kolejki Rabbitowej. Znowu, tylko kolejka, nieważne, że nie mieliście z tym kontaktu. Potem musimy je jakoś przetworzyć, wzbogacić i wyrzucić do Elasticsearcha. Dobra. Cała prezentacja jest o tym, jak to zrobić lokalnie, mimo że nie mamy dostępu do tych wszystkich produkcyjnych urządzeń. Więc tak, będziemy potrzebowali Rabbita i będziemy potrzebowali Elasticsearcha lokalnie. Ja jestem człowiek starej daty, sprzed czasów Dockera, więc ja robię tak. Patryk zrobiłby zupełnie inaczej i bym na przykład użył zapewne Dockera do tego i miałby rację, nie ukrywajmy. Ja robię tak, instaluję takie usługi lokalnie, bo działa. Natomiast oczywiście można zainstalować Dockera. Czyli mamy już Rabbita, mamy Elasticsearcha. Nie tego dostępnego produkcyjnie, ale naszego lokalnego. No dobra, ale żeby wzbogacić te dane, no przede wszystkim musimy je mieć. Po drugie, te otrzymane od produkcyjnego serwisu, musimy je mieć i one... Te dane, żeby nasza aplikacja je przetwarzała, muszą być zgodne z całą logiką naszej aplikacji. Czyli jeżeli w czasie przetwarzania chcemy się odnosić do jakiegoś usera, jakiegoś zadania, taska czy innej kategorii, to te dane, które przyjdą z Rabbita, muszą być w tym kontekście. Jeżeli tam są jakieś ID-ki albo coś takiego, to faktycznie w naszym systemie to wszystko musi być. No i jak to możemy zrobić? Możemy sobie napisać mały skrypt. Możemy go na przykład wrzucić sobie do jakiegoś folderu testy zautomatyzowane, jak tu, dlaczego taki podział, to się później okaże. I co możemy zrobić? Mamy lokalnie Rabbita i nasza aplikacja, Rabbita jako kolejkę, synonim. Nasza aplikacja oczekuje na to, że instancja produkcyjna wrzuci coś na tę kolejkę. Sęk w tym, że nieważne, kto wrzuci na tę kolejkę. To nie musi być instancja produkcyjna, niesamowicie skomplikowana, która wrzuciła na tę kolejkę, to możemy sami sobie zrobić. Bo my wiemy, jakich danych oczekujemy, żeby wykonać tę część procesu. To co tutaj napisałem, jest w sumie bardzo proste. Bierzemy sobie jakiegoś usera, bierzemy sobie jakiś task, bo takie mamy encje w naszym systemie i generujemy sobie payload, którego byśmy oczekiwali na kolejce i wpychamy go do tej kolejki. Po co? Po to, żeby móc go wyciągnąć za chwilę. Te dwie linijki w tym momencie mogą być trochę magiczne. To są dane kontrolne, o których powiem trochę wcześniej. Ogólnie możecie sobie to wyobrazić tak, że bierzecie jakiegoś użytkownika ze swojego systemu albo na przykład w tym skrypcie go tworzycie. Może za każdym razem, kiedy wykonujecie taki skrypt, tworzycie nowego użytkownika. I tworzycie nowy task. Tylko ten task musi być w odpowiednim stanie. Odpowiednie statusy muszą być takie, jakie by były na przykład na produkcji, jeżeli ten task doszedłby do tego miejsca. I tworzycie dane, których oczekujecie z kolejki, czyli to wam wypluje jakiegoś JSON-a. I wpychamy to z powrotem do Rabbita. Wrócę na chwilę do tego. Czyli po wykonaniu tego skryptu w tej kolejce mamy dane, jakich oczekuje nasza aplikacja i mamy rzeczy, mamy już jakieś tam encje zapisane w naszej bazie danych. Bo to nie jest test taki, jaki odpalacie w RSPK-u czy w czymkolwiek, to działa na waszych danych deweloperskich. Jak otworzycie swój super admin panel, który na pewno macie w swojej aplikacji, to zobaczycie po wykonaniu tego, zobaczycie tego usera na liście, zobaczycie ten task na liście. No i co potem musimy zrobić? Musimy odpalić nasz skrypt, który wepchnie do tej kolejki dane. Musimy odpalić Elasticsearcha, no, musi chodzić. I zawsze możemy sobie podejrzeć, co w nim jest. To będzie nasz ostateczny wynik naszego testu.
i musimy odpalić skrypt, który wyciągnie dane z kolejki i uruchomi ten proces, który się tam dzieje, ten, który był opisany jako enrich. Wydaje się bardzo proste i takie trochę oczywiste, na zasadzie chcesz coś przetestować, nie masz do tego kontrolek, no to napisz sobie skrypt konsoli, który to przetworzy. Sęk w tym, że w ten sposób nadajemy strukturę tego typu testowi. Nie daje jak wczoraj, miałem potrzebę u siebie w projekcie wykonać test, co się wydarzy, jeżeli odbierzemy coś z kolejki, ale nie będzie działała baza danych. Postgres, po prostu nie będzie z nim połączenia. Odpalam to, no Elasticsearch chodzi cały czas, tutaj piszę serwis Postgres stop i odpalam to. I mam pełną symulację, co się wydarzy, jeżeli Postgres nie będzie działać. Mogę to uruchomić lokalnie i przetestować 100 razy pod różnymi parametrami. Czyli pomimo, że nie miałem produkcyjnej instancji robienia magii, mogę to odpalać lokalnie, odpalając jedną linijkę czy dwie linijki skryptu z konsoli. Idźmy dalej. Mamy jakieś API restowe, które przychodzi z bardzo dedykowanego sprzętu i bardzo dedykowanego softu. No nie dadzą nam tego do domu. Nie ma bata. Ale chcielibyśmy odpalać to. Jest chyba całkiem oczywiste, że uderzenie API możemy zrobić bez problemu jakimś Postmanem albo czymś takim. Z tym, że jest to dodatkowe narzędzie, które ja rozumiem, że to jest mocno, mocno dyskusyjne i każdy ma swoją opinię. Ja go akurat nie lubię. Ale tak naprawdę w ramach tego testu, przez test rozumiem użycie aplikacji, żeby sprawdzić, czy poprawnie robi coś, to kroki są trochę tak jak tutaj. Przez HTTP musi nam dojść jakieś żądanie, jakiś request. Przez ten port HTTP. Później idzie to do pewnego adaptera, który w aplikacjach rejsowych zazwyczaj to jest jakiś serwis. Potem się wykonuje operacja i zadanie jest zapisane do sidekicka, żeby pójść następnym etapem. Następny etap procesu, żeby przeszedł. No i coś tak naprawdę się dzieje. Jeżeli chcemy to wykonywać wielokrotnie, bo na przykład chcemy dopasować jakoś nasz element procesu i chcemy zobaczyć, jak to działa, albo jeżeli chcemy się przekonać, czy to po prostu naprawdę działa, to nie do końca musimy testować ten port HTTP, bo do tego są akurat świetne testy automatyczne. Ale może byśmy chcieli przetestować naprawdę działanie aplikacji i zobaczyć, jaki będzie jej prawdziwy efekt. To znowu przychodzi na pomoc skrypt, który możemy odpalić, możemy tak naprawdę odpalić nasz serwis. No i to jest najprostsza rzecz, którą mogę wam powiedzieć. Weźcie wasz serwis i go po prostu odpalcie. Żebyście nie musieli się bawić w konsoli 100 razy, możecie sobie znowu wziąć jakiegoś kontrolnego usera, jakieś kontrolne coś i po prostu odpalić serwis, który na tym pracuje. To nie jest rocket science, ale jeżeli następnym razem, kiedy powiecie, że na przykład frontend za wolno działa i dlatego implementacja zajęła 3 godziny, bo zanim się zalogujecie, otworzycie stronę i wyklikacie wszystkie ustawienia w panelu, to minęło tyle czasu, to się odpala w pół sekundy. Znaczy tyle, ile wam się relsy ładują, czyli 6,5. Możecie to odpalać ile chcecie i zobaczcie, jaki jest zakres tego procesu. Jest od wzięcia danych, albo one istnieją, albo nie, znowu o tym za chwilę, odpalenie serwisu i wylistowania, to jest pseudokod, ale to rzeczywiście może tak wyglądać, i wylistowania, co się stało z waszym coś i jakie macie zakolejkowane zadania w sidekicku. Odpalacie coś takiego i macie od razu wynik. Nie musicie wchodzić do panelu, nie musicie klikać, nie musicie odpalać Postmana z całym szacunkiem, tylko odpalacie w konsoli jedną linijkę i gotowe. Możecie sprawdzić, jak to wasze API zadziałało na dany przypadek. Do tego jest to powtarzalne, więc możecie to sprawdzić kolejny raz i kolejny raz po jakichś zmianach. Dobra, mamy następny kawałek, kiedy ta zakolejkowana rzecz, o której przed chwilą mówiłem, teraz trzeba wykonać to zadanie z kolejki.
W międzyczasie będziemy odpytywać zewnętrzny serwis i cóż, będziemy też sprawdzać, czy stan płatności się zgadza i będziemy wysyłać dane na produkcyjną instancję. Nie do końca wysyłać na produkcyjną instancję, będziemy wkładać do jakiejś kolejki. Dobra, to jakie są tu kroki? Musimy odpalić zadanie sidekicka, które wcześniej sobie zakolejkowaliśmy. Musimy odpytać zewnętrzny serwis, sprawdzić dane płatności, które mamy zapisane w bazie na podstawie wcześniejszych komunikacji z bramką płatności, no i wysłać na Rabbita. No dobra, jeżeli mamy odpalić zakolejkowane zadanie, to po prostu trzeba je odpalić. To tutaj nie ma żadnej logiki. No, jeżeli mamy naszą klasę naszego joba, to żeby odpalić tego typu zadanie, to ono nawet nie musi być zakolejkowane. Po prostu trzeba wziąć tą klasę i ją odpalić. Dalej mamy odpytać zewnętrzny serwis. Tutaj to może działać na wiele sposobów. Jeżeli ten zewnętrzny serwis jest trochę bardziej ogarnięty, no to może ma jakiegoś sandboxa, z którym można nawet z localhosta się porozumiewać. To jest ten zewnętrzny serwis, który był tam po lewej, nie ta bramka płatności. Czasem mają sandboxa, czasem nie. Jeżeli mają, to w sumie czemu go nie użyć? Polecam, ale czasem nie mają. Więc być może kojarzycie takie pojęcia jak mock czy stub. Mock, czyli udajemy, jak się coś zachowuje, stub, jaki będzie stan obiektu po wykonanej operacji. Ale generalnie zastępujemy ten prawdziwy obiekt czymś innym. Zazwyczaj kojarzy się to z takim naprawdę z trybem testowym, ale to nie musi tak wyglądać. Możemy zastąpić tę prawdziwą instancję jakiegoś zewnętrznego serwisu mockiem czy stubem w ten sposób, tutaj również. Jak? To wam zaraz pokażę. Tutaj to jest zaznaczone tą linijką, możecie się bardzo nie wczytywać. Dobra, ten test jest trochę inny niż ten poprzedni. Tamte były zautomatyzowane, były w folderze test automated. To moja konwencja, zupełnie możecie ukraść, jeżeli wam się spodoba. Ta jest w folderze test interactive, ponieważ ta jest troszkę inna. Tutaj chcemy wykonać jakiś kawałek procesu, tylko to już jest kwestia konwencji i tego, jak wam jest wygodniej pracować. Czasem dla mnie jest wygodniej mieć skrypt, który ma kilka możliwości. Czyli odpalam sobie skrypt z konsoli i on mi zadaje serię pytań. Czy na przykład tutaj, czy dla tego procesu, który teraz będę testował, informacje o płatności mają być OK czy nie OK? Czyli odpalam ten skrypt, dostaję pytanie, znowu pseudokod, chociaż kiedyś coś takiego mniej więcej zaimplementowałem i wpisuję 1 albo 0. Jak wpiszę 1, to dostanę takie dane kontrolne, jak 0 to ten. I mogę sobie testować. To jest dokładnie ten sam test, co wcześniej, tylko co przed chwilą, tego typu, tylko używamy do tego dodatkowo naszego wspaniałego Ruby, żeby mieć jakąś interakcję przez konsolę. W ten sposób można sobie ogarnąć kilka przypadków testowych w ramach jednego procesu. OK, czyli wrócę tutaj. Naszym zadaniem było wykonać zadanie, odpytać zewnętrzny serwis, który zastąpiliśmy mockiem na przykład, czyli powiedzieliśmy mu, jak ma nam odpowiedzieć. I wykonaliśmy nasz serwis. Jeżeli pamiętacie, to ostatecznym wynikiem działania naszego serwisu było zapisanie coś do kolejki. Na szczęście Rabbit akurat ma swój panel, gdzie możemy otworzyć i po prostu oczami się przekonać, czy się wydarzyło to, co powinno. To nie są testy zautomatyzowane, to nie jest tak, że na koniec mamy expect coś tam, chociaż jak bardzo chcecie, to też możecie to napisać. Możecie tutaj wyciągnąć swoje dane z Rabbita i porównać z tym, co oczekujecie. To się da zrobić. Sęk w tym,
że będziecie mogli otworzyć dowolny panel, jaki macie w swojej aplikacji i po odpaleniu jednolinijkowego skryptu zobaczyć, czy ten kawałek procesu działa. I jeżeli będziecie musieli coś w nim zmienić, to nie będziecie musieli się opierać jedynie na przemokowanych RSpec-owych testach, tylko będziecie mogli sprawdzić, czy wasza aplikacja faktycznie wykonuje to, co myśleliście, że wykonuje. Udało nam się w tym momencie uruchomić każdy z tych kawałków. Został nam jeden różowy słoń w pokoju, mianowicie bramka płatności. Bramki płatności mają to do siebie, że uwielbiają webhooki, tak jak mówiłem wcześniej. Czyli my mówimy na przykład tej bramce płatności, zmień mi zakres subskrypcji z takiego na taki, a ona odpowiada webhookiem, czyli czymś, co jest takim żądaniem od bramki płatności do naszego serwera. Mówię, jakby ktoś nie używał. Czyli w ramach konfiguracji bramki płatności, czy jest to Stripe, Braintree, czy cokolwiek, w ramach konfiguracji bramki płatności określamy, na jaki adres ma przyjść odpowiedź. I nasz serwer asynchroniczny ma odpowiedzieć. No nie można tam podać localhost, bo nie dopchają się do nas z czeluści internetu. Ale jest rozwiązanie i na to. Dobrze. Chcielibyśmy przetestować te webhooki, czyli chcielibyśmy, żeby ta bramka płatności nam odpowiedziała i znowu możemy użyć do tego Postmana, jak już będziemy doskonale wiedzieli, jak wygląda ta odpowiedź, albo możemy zrobić kolejne wywołanie webhooka za pomocą takiego serwisu, takiego testu automatycznego, jak pokazywałem, ale jest coś jeszcze fajniejszego. Możemy takiego webhooka, który idzie z internetu do internetu, przetunelować na swojego localhosta. Jest do tego narzędzie, zapewne nie jedno, ale to mi się bardzo spodobało, jak go używałem z rok temu. Nazywa się ngrok, jest bezpłatny dla celów zabawy, płatny, jeżeli się trochę używa go więcej. Na czym to polega? Rejestrujemy się na ngrok.com, zakładamy sobie konto i dostajemy dla siebie subdomenę ngroka, czyli na przykład visuality.ngrok.com. Wtedy w konfiguracji tego Stripe'a czy innej bramki płatności czego mówimy, wyślij mi webhooka na visuality.ngrok.com. Następnie, znowu brzmi install, instalujemy ngroka, konfigurujemy go i odpalamy demona, który działa, kolejny proces, który uruchamiamy. W tym momencie, jeżeli coś trafi, no tu akurat jest subdomena webhook test. W tym momencie, jeżeli coś trafi na webhook test ngrok.com, to zostanie to przetunelowane do naszego lokalnego komputera. Więc nasz release'owy serwer lokalny dostanie dokładnie taki sam request, jaki przed chwilą przeleciał przez internet. Czyli tak jakby wystawiamy swojego lokalnego localhosta na zewnątrz. Dzięki temu możemy testować webhooki i powiem szczerze, że to momentami jest naprawdę lifesaver i pozwala przetestować coś, co wydawało się nietestowalne. Prawdziwego, żywego webhooka można sobie przetestować ręcznie, lokalnie. Dobra. Podzieliłem wam w tym momencie całą tę aplikację na fragmenty i pojawia się pytanie, dobra, ale co pomiędzy tymi fragmentami? Mieliśmy uderzenie w API, które kończyło się zadaniem sidekicka, mieliśmy wykonanie zadania sidekicka, które kończyło się włożeniem czegoś do kolejki i mieliśmy odebranie z czegoś z kolejki, które kończyło się indeksowaniem. Wszystko opiera się na kontraktach. Nie kontraktach takich, jak Jasiek nam kiedyś pięknie opisywał, frontendowo-backendowych, że umówimy się dokładnie, jak ma na przykład frontend backend separation działać, jaki jest kontrakt. Trochę podobnych, ale nie tak usankcjonowanych. Jeżeli mamy dwa procesy, które mają jakieś jeden, gdzie wiemy, że pierwszy proces ma się zakończyć czymś, na co oczekuje drugi proces, żeby od niego zacząć, to jest kontrakt. I jedno, co musimy zrobić, to bardzo dobrze określić ten kontrakt. W tym momencie to są dwa osobne serwisy,
musimy dopilnować, żeby pierwszy był zgodny z kontraktem i drugi był zgodny z kontraktem. Rozwijając tę myśl, czegoś takiego tak naprawdę nie powinniśmy testować end-to-end. Nie powinniśmy mieć testu, który zaczyna się od tego, a kończy tym. Bo tak jak wam pokazywałem, to są trzy zupełnie osobne serwisy tak naprawdę. Gdzie tu jest pierwszy, drugi i trzeci. One są połączone tylko kontraktami. Jeżeli zapewnimy, że każdy po kolei spełnia ten kontrakt, to nie ma najmniejszego sensu mieć zautomatyzowanych testów end-to-end. Jak działa, to działa. Po prostu. Jedziemy dalej. Obiecałem wam jeszcze dwie rzeczy i to już będzie na koniec. Dane kontrolne. Dlaczego dane kontrolne? Przecież Factory Bot jest taki super. Dane kontrolne, czyli dane, które zawsze są takie same. Zawsze w teście są takie same. Tylko mając dane, które wiemy, jakie są, wiemy, co testujemy. Jeżeli dane są losowe, to nie wiemy, co testujemy. Po prostu. Mimo, że możemy sobie powiedzieć, że jeżeli mamy dane losowe, to testujemy tak naprawdę wszystko, to nieprawda, bo myśmy musieli ten test odpalić milion razy. To wtedy byśmy, powiedzmy, mieli przetestowane dużo. A inaczej mamy po prostu flaky testy od czasu do czasu. Nie wiem, czy wiecie, czym jest mystery guest bug. Jest to taki błąd, który pojawia się dlatego, że test nie do końca wie, co testuje. Źródła błędu nie ma w teście. Jest poza nim, jest na przykład faktory, które tworzy coś, o czym test nie wie. Żeby się pozbyć takiego błędu i dać wam może jakiś przykład. Jeżeli testujemy name na przykład z jakiegoś obiektu, to ten name powinien być nadany w teście, explicit. Powinniśmy napisać, jaki on jest, bo jeżeli go generuje na przykład faktory, to w obrębie testu, czytając test od początku do końca, nie ma źródła błędu. On jest tajemniczym gościem, który się zjawił, ponieważ to nie test kontroluje źródło testu. Kiedy mamy dobrze określone źródło testów, to możemy dopasowywać źródło testów do tego, co jest potrzebne. Czyli tak jak wcześniej było, że na przykład jeżeli brałem taska, to brałem konkretnego taska, który jest w bardzo dobrym, w takim stanie, na jakim jaki potrzebuję. To można oczywiście faktory botem też osiągnąć. Takie dane kontrolne, podobnie jak wszystko, co używamy w ramach RSPK, jest poza zasięgiem autoloadera rejsowego. I tu jest taki mały przykład. Jak można to osiągnąć? Jeżeli chcę na przykład mieć usera, rejsy są trudne, bo wszystkie testy w rejsach są oparte o bazę danych. Kiedy używamy trochę innych języków lub nawet Ruby bez rejsów, to testy zazwyczaj nie są oparte o bazę danych i wtedy kontrolsy można po prostu wygenerować sobie w pamięci programu. Tutaj akurat w tym przykładzie są oparte o bazę danych, no bo co w rejsach nie jest. Czyli na przykład, jeżeli chcemy mieć przykładowego usera, dokładnie to, co używałem wcześniej, możemy zrobić coś takiego. Mamy jakieś atrybuty, Marek tester z jakimś mailem, find or create by. W tym momencie za każdym razem, jak będziemy odpalać ten test, to będziemy mieli tego samego usera, czyli te testy nie będą nam tworzyły miliona userów za każdym razem, tylko zawsze będzie ten sam. To jest ten user do testów. Jeżeli chcecie, możecie zrobić możecie sobie założyć tego usera przez panel, a tutaj zrobić find by ID. Na przykład, co chcecie, to ma być dla was. Tak jest łatwiej, bo jeżeli dzielicie projekt między wielu deweloperów, to po prostu każdy będzie miał markę testera. Tutaj możemy też sobie wyciągnąć usera przez controls user superadmin example. W tym momencie dostaniemy usera z rolą superadmin. I również to będzie za każdym razem ten sam user, do nieważne ile testów odpalicie. I potem będziecie mogli sobie zajrzeć do super mega admina, znaleźć tego usera i zobaczyć jego na przykład zadania. No albo możecie po prostu użyć seedów. Możecie sobie zasidować bazę danych
I kiedy wiemy, że wszyscy mamy seedy, no to kontrolny user może być na przykład, czymś wyciągniętym z seedów. To ma wam pomóc, a nie jest, to jest najlepsze, co macie w rejsach, w Ruby on Rails, czyli Ruby, bez rejsów. A ostatnia rzecz, o której też wam wspominałem, to to, że mamy ten zewnętrzny serwis. Tu co prawda użyłem Stripe'a, ale to każdy może być każdy. No i powiedzmy, nie do końca mamy tego sandboxa. Nie możemy w ramach testów używać sandboxa, bo albo klienta nie stać na kolejny klucz API, albo może jest tajny przez poufne, albo cokolwiek. No i kiedy użyjemy sobie biblioteki Stripe'a i na przykład będziemy chcieli ściągnąć listę klientów, no to służy do tego taka konstrukcja, no i dostaliśmy, że nie mamy klucza API. A co jeśli byśmy mu powiedzieli, co ma nam zwrócić? Czyli na górze macie taki nagłówek stub, mock, substitute. To, co widzicie, jest wszystkimi trzema po części. Jakby co, to potem możemy porozmawiać dlaczego. Wyobraźmy sobie, że chcemy uzyskać taką funkcjonalność. Mogę powiedzieć mojej klasie, zaraz, o jak Stripe Customer rozszerzamy o nasz moduł, który zdefiniowaliśmy tutaj. I mówimy tak. Potem mogę o nią poprosić, a jak będę bardzo chciał, to jeszcze mogę sprawdzić, ile razy list się wykonał. Jeżeli wykonam taką konstrukcję, to mogę sobie na początku mojego testu, o którym tego typu, jak wam przed chwilą pokazywałem, mogę mu powiedzieć, lista ma być taka. A jak jakikolwiek skrypt w ciągu wykonywania poprosi o listę, to on to zwróci. I będę mógł sobie ewentualnie sprawdzić, ile razy się to wykonało. To wszystko opiera się na kontraktach. Jeżeli mój serwis ma działać z założeniem, że lista przy takiej liście customerów ma zrobić coś, to tutaj mogę zapewnić, że ten kontrakt zostanie spełniony po stronie API. Nie muszę mieć dostępu do produkcyjnego czy sandboxowego API, chociaż byłoby miło, bo wtedy może parę rzeczy byłoby szybsze. OK. To jest wszystko, co wam pokazałem, to są dobre rady. Jeżeli wykorzystacie chociaż jedną, to super. Ale przy tego typu systemie w dalszym ciągu możecie uruchomić każdy fragment waszego systemu. Nie musicie czekać na klucze API, sandboxy i to wszystko. Jeden przykład. W projekcie, w którym jest mniej więcej dziesiątka deweloperów, projekt ma kilka lat, napisanie tego typu testów razem z danymi kontrolnymi, nie do całego systemu, do tej części systemu, której nikt nie odpalał, bo się nie dało, zajęło mi 3 dni. I od tej pory można je odpalać. Wasze projekty trwają nie 2 miesiące, często to jest rok, 2, 3, 5. Użycie jednego tygodnia na to, żeby umożliwić deweloperom odpalanie newralgicznych fragmentów, bo to przecież nie będzie całość, większość to się wyklika w panelu, ale napisanie testów, które wam umożliwią odpalenie w trybie deweloperskim rzeczy, których nie da się podobno odpalić, to jak dla mnie jest warte swojej ceny. Dobra, dzięki, to wszystko.